Czytaj, słuchaj, oglądaj. Zyskaj dostęp do wszystkich programów i reportaży PL1, prenumeraty Warszawskiej Gazety i Zakazanej Historii oraz do artykułów audio. Bez cenzury. Opłacając miesięczną subskrypcję, wspierasz wolne media. Dołącz do nas. Subskrybuj PL1 VOD. Dzień dobry, Edyta Paradowska. Witam Państwa pięknie w telewizji PL1. Proszę Państwa, a ze mną Leszek Żebrowski, historyk, publicysta, autor wielu bardzo ważnych dla poznania naszej historii książek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Leszku, dokąd zmierza Polska? Mamy dwie płaszczyzny takich rozważań. Albo to jest plan Boży, którego my nie znamy i nie powinniśmy nawet znać, albo jest całkowity chaos i co ma być, to będzie. Ludzie podchodzą do tego różnie. Jedni wierzą, inni uważają, że a, to jest chwilowe jakieś tam zamieszanie, wrócimy do tego, co było i znowu będzie, w cudzysłowie, normalnie. Nigdy nie wrócimy do tego, co było i normalnie już nie będzie, bo to, co nazywamy normalnością, to już przeminęło. Jest bardzo wielu w tej chwili ludzi, którzy w Polsce wyrastają na proroków, jakichś ideologów, czy wszyscy youtuberzy, którzy są najmądrzejsi na świecie, potrafią godzinami opowiadać, gestykulować, podpierać sobie tu skroń dwoma palcami, bo to ładnie wygląda, że człowiek myśli, opowiadają nieprawdopodobne bzdury. Ale po dwóch dniach widać, że to, co opowiadali, rzeczywiście jest bzdurą. I to można było wcześniej wiedzieć, ale ludziom to odpowiada. Oni mówią na ich poziomie. Mówią byle co, byle jak, czyli fatalną polszczyzną. I odbiorca wtedy myśli, to jest ktoś fajny. On mówi i myśli tak jak ja. Natomiast jak damy takiemu człowiekowi kogoś, to mówi ładnie, składnie, jest logiczny, ma wiedzę, to większość go odrzuci. Dlaczego? Bo on będzie niezrozumiany. I nie mówi tak, jak ludzie chcieliby usłyszeć. Dokąd zmierza Polska? Zawsze dokąd zmierza, być może do swojego końca, bo to nie jest powiedziane, że musimy być zawsze wiecznie i jesteśmy niezniszczalni. To tylko od nas zależy. A ponieważ my się o to nie staramy, to być może taki koniec, nawet w ciągu jednego pokolenia, może nas spotkać, że Polska przestanie istnieć jako państwo, jako kraj, który ma taką tradycję, bo to wszystko będzie odrzucone. To jest coś nieprawdopodobnego, co w ostatnich latach, nie w całym tam 30-40-leciu, ale tych ostatnich 10 przynajmniej latach, zrobiono z młodzieżą, z kolejnymi rocznikami, które wchodzą w dorosłe życie. Młodzieżą szkolną i młodzieżą tak zwaną akademicką. Jest tak niski poziom nauczania i tak niski poziom odbiorcy, że im wystarcza byle co. I wystarczy mówić, że to jest dobre, wielokrotnie powtarzać, ktoś z autorytetem, czyli na przykład z tytułem, ze stopniem naukowym, i to będzie coś mądrego, jak on dobrze mówi. Ale to, że on nie mówi im prawdy, on nawet często sam nie wie, że to jest nieprawda. To jest akceptowane, bo to jest ktoś dla nich, to jest autorytet. I obecna władza, czyli Zjednoczona Prawica przeciwko Zjednoczonej Opozycji, przegrała przede wszystkim w internecie. Przegrała z młodzieżą. Te kolejne roczniki, które wchodzą w życie, ogłupiały całkowicie, nie znające się na niczym, mające olbrzymie aspiracje, bo wszyscy myślą, że jak skończy jakieś gender studies, to będzie od razu kimś prezesem, jakimś kierownikiem, jakimś naczelnikiem. Nie, to będzie kasa w Biedronce i to po znajomości. Na nic więcej ich nie będzie stać, bo nic więcej po prostu nie potrafią. Ale będzie żal, bo oni wtedy będą patrzeć na jakiegoś tam Kubę Wojewódzkiego, na jakiegoś Maleńczuka, na jakąś Marylę Rodowicz, że oni się wybili, oni zarabiają potworne pieniądze w ich pojęciu. No w sumie jak na warunki polskie tak jest. Więc ja też taki mogę być, a przynajmniej chcę coś takiego osiągnąć. I wtedy ci ludzie nie będą przez nich krytykowani. Tylko to będzie zazdrość, ale taka pozytywna. O, im się udało. To wtedy im nie zazdrościmy, tylko akceptujemy taki stan. I te roczniki wychowane właśnie w internetowej przestrzeni, które są... No wystarczy ich pozbawić komórki i powiedzieć, żeby przeszli z jednej dzielnicy do drugiej. Nie trafią.
nawet nie będą umieli zapytać, bo nie będzie kogo, nikt im nie powie, bo każdy sięgnie po telefon i będzie szukał, sprawdzał, w co wsiąść, jak dojechać, czy da się na piechotę, czy da się na skrótę. To są ludzie ubezwłasnowolnieni całkowicie, całkowicie odmóżdżeni. I te roczniki, które weszły w życie, zdecydowały o tym, kto wygrywa wybory. Jeśli w ogóle to można nazwać wyborami, bo w Polsce nie było wyborów już od bardzo dawna, bo to jest plebiscyt. Albo ładniejszy, czyli szczuplejszy i wyższy, albo niższy i grubszy i wtedy walczymy na pozory, na wizerunki, na coś takiego. I wystarczy człowieka ogłupiać. O, ten to ma łupież na kołnierzu, poza tym tam zaciąga jak tym językiem, nie takim, a drugi uśmiechnięty, z mikrofonem w ręku, chodzi po sali, rozdaje ciosy, ale to jest fajny gość. Dlaczego? No bo wszyscy klaszczą. To jest gra pozorów, ale ta gra pozorów jest akceptowana. I partia, która przez te 8 lat rządziła, czyli można powiedzieć zjednoczona z innymi małymi partyjkami, bo to tak wygląda, ale tak naprawdę to jest jedna partia, przegrała na własne życzenie, bo chciała. Dlaczego? Nieprawdopodobny poziom nonszalancji. Oni uznali, że skoro już jesteśmy dwie kadencje, to trzecią mamy praktycznie w ręku. Dlatego różnego rodzaju sondaże, a sondaże są takie, dzisiaj jest tak, ale jutro jest nie. Większość wyborców nie ma zdecydowanego zdania. Oni nie wiedzą, kim są i czego chcą. I tak się miotają. Włączy jakiś program, obejrzy, o, to jest dobre, ale włączy za chwilę coś innego. Nie, to jest lepsze. Dlaczego? Gra pozorów. Tam nie ma treści. I tej treści być nie musi, bo tym ludziom to nie jest potrzebne. Można im dać 500+, można im dać 800+ tego, obiecać, że będzie więcej. Oni to oczywiście wezmą, skonsumują, ale to jest tak zwane zużycie materiału. 8 lat to jest wystarczająco dużo, żeby było... Trzeba było zadbać o następne roczniki, które będą wchodziły w życie, żeby tych ludzi do siebie przyciągnąć. Ale czym? Co im obiecywano? Co im zamian dawano? I jak to wszystko wygląda od podszewki, a jak to wygląda na zewnątrz? Partia, która rządzi, przegrała właśnie z tego powodu. Nie dbała o wyborców. Bo tak, twardy elektorat będzie za nami, a reszta nie będzie miała wyboru. Nawet jak nas nie chcą, to będą nas chcieli, bo my dajemy. A tamci nie tylko, że nie dadzą, ale zabiorą. Natomiast ten przeciętny odbiorca nie patrzy w ten sposób. Zabiorą, a może nie zabiorą. Poza tym mówią, że nie zabiorą, to może teraz coś nowego dostaniemy jeszcze. To jak w sklepie, że jest promocja, wchodzimy, o, w tym stoisku coś jeszcze dadzą. Tak ludzie rozumują. To nie jest lud polityczny. On nie ma nic wspólnego z polityką, nie ma nic wspólnego z jakąś świadomością, nie ma nic wspólnego z jakąś określoną tożsamością. W Polsce nie ma czegoś takiego jak naród polski. To się bardzo dawno skończyło. Po 1944 roku, po tragedii II wojny światowej, po ofiarach ze strony niemieckiej i sowieckiej, gdy nastała komuna, ta tak zwana rodzima, ona była przecież z importu, bo nawet jeśli to byli obywatele polscy przed wojną, członkowie Komunistycznej Partii Polskiej, to nie w większości mieli jakieś afiliacje sowieckie, mieli członkostwo Partii Komunistycznej Sowieckiej, także to już byli ludzie obcy całkowicie. I oni wypchnęli tą resztę inteligencji albo do dołów cmentarnych, albo część uciekła za granicę, a resztę wdeptali w ziemię. Ci ludzie siedzieli cicho, nie mieli możliwości rozwoju, ich dzieci nie mogły się dostać na studia. I kto przyszedł w to miejsce? Wydwiżeńcy. Sowiecki awans społeczny. Nie matura, lecz chęć szczera. Zostawało się generałem, nawet marszałkiem, zostawało się dyrektorem, zostawało się ministrem bez żadnego przygotowania. Nic nie było potrzebne, tylko całkowita wierność partii komunistycznej. I to jest tak takie psy, jak widzą, że pan idzie z miską, coś da, to siedzą już, merdają ogonem wcześniej, żeby pokazać swoje przywiązanie, swoją przyjaźń. I pan im tą miskę daje. I te psy są szczęśliwe. I ci ludzie zostali do tego samego poziomu sprowadzeni. Nie mając inteligencji, nie mamy warstwy przywódczej. To jest tak... zwany brak elit. Elita to jest zawsze kręgosłup każdego społeczeństwa. I elitą nie są ci, którzy tak się nazwą, że powiedzą, no wiecie, no Kołakowski to był jednak elita. O, Bauman to była wielka elita, a papież z nim rozmawiał. I co z tego, że z nim rozmawiał? Papież rozmawiał z tyloma osobami na różnym poziomie, że to nie powinno mieć dla nas żadnego znaczenia, to nie jest punkt odniesienia. To nie był akt religijny. Natomiast dla tych ludzi wystarczyła ta gra pozorów. I teraz wydwiżeńcy, którzy zastąpili polskie elity, oni Polską rządzili przez 45 lat. I po 89 roku, gdy wydawało się, że będą jakieś próby rozliczenia, że zbrodniarze jednak będą osądzeni, jakby to były wyroki 2-3 lat więzienia przynajmniej, ale i jednocześnie zapór awansu społecznego w sensie obejmowania stanowisk państwowych, tych newralgicznych, bo byliby już skazani. To nie nastąpiło. A dlaczego?
bo nikt tego nie chciał. Gdyby ludzie chcieli, to by to nastąpiło, byłby nacisk, a ludzie byli bierni i czekali, że samo się wszystko załatwi. W połowie lat 80., gdy towarzysz Wojciech Jaruzelski udał się z pokłonem do Davida Rockefellera do Nowego Jorku, tam zapadły konkretne decyzje. To nie był okrągły stół, to nie był rok 88-9, że tu coś się wydarzyło. To była gra pozorów dla tych, którzy wierzyli, że coś się rzeczywiście dzieje, coś od nas zależy. To zapadły te decyzje wcześniej. Tam były dwie rzeczy. Z jednej strony Amerykanie żądali, żeby krzywda nie stała się komunistą. Dlaczego? Bo komuniści mieli władzę i mieli wiedzę. Mieli władzę gospodarczą, mieli wiedzę o stanie gospodarki, byli w stanie udostępnić. Tak się zresztą stało, że wszędzie przyjechali doradcy z Izraela, na przykład do wielkich firm państwowych i zglądali po kątach, co tam jeszcze udałoby się gdzieś tam do worka zapakować i wynieść. A z drugiej strony komuna w zamian za to dostała gwarancję, że nie będzie rozliczeń, bo Amerykanie na to nie pozwolili. Powiedzieli, możecie sobie robić w Polsce co chcecie, możecie robić wybory, ale komuna nie może być zdelegalizowana, nie może być rozliczona. I tak się rzeczywiście stało. I rok 93 to był szok dla większości. Jak to jest możliwe? Rządzili nami do 89 roku jako dyktatura krwawa, bo do ostatniej chwili padał jednak trup, bo to były morderstwa polityczne. Nawet na księżach, to nie ma co do tego wątpliwości, że o tym wiemy. Te zbrodnie nie zostały rozliczone. W centrum Warszawy mieszka człowiek, który brał udział w operacjach specjalnych, jak to mówiąc dzisiaj po językiem sowieckim wobec Ukrainy, gdzie były ofiary śmiertelne. Emil Barchański, ten, który brał udział w pomalowaniu Dzierżyńskiego, na placu wtedy Dzierżyńskiego, w czerwoną farbą mu łapy pomalowali, on został zabity w śledztwie. Później do Wisły, puścili go z Wisłą, został wyłowiony ileś tam kilometrów poniżej tego miejsca, gdzie go wrzucono. Ale także sprawa księdza Zycha, to chyba ostatnia ofiara, ostatni ksiądz zamordowany. I ten człowiek mieszka w centrum Warszawy. Ja się zwracałem do różnych instytucji i mówiłem, słuchajcie, macie tu sprawę, są jego papiery. On w tych papierach ma wprost napisane, że brał udział w tych operacjach. Był za to nagradzany finansowo i był awansowany. I co się stało? Nic. Po prostu nic. Pamiętam, powstał Instytut Pamięci Narodowej, to był rok 1999. Wielkie nadzieje, co to teraz będzie. Powstał pion prokuratorski, który miał prowadzić śledztwo, a miał rozliczać komunę. I młodzi, bardzo fajni prokuratorzy, ja to znałem ich pośrednio przez inne osoby, zostałem skierowany i się pytali jakieś takie głośne, nośne sprawy, żeby tak od razu zacząć tak porządnie, żeby to było głośne, wyraźne, żeby było jednoznaczne, żeby nie było wątpliwości. Ja mówię, jest. Na placu Leńskiego, obecnie jest to plac Halera, mieszka człowiek, który brał udział w operacji Hotel Polski. Razem z żoną, która mu w tym pomagała. Co to była operacja Hotel Polski? W 1943 roku Żydzi z getta, bogaci, byli wyciągani na stronę tak zwaną aryjską i za odpowiednią opłatą, a to nie były tam 5-10 tysięcy złotych jakichś tam okupacyjnych, tylko potworne pieniądze, bo to było na przykład 100 tysięcy dolarów za wyjście jego z całą rodziną i wyjazd do południowej Francji. Winogrona, słońce, spokój, cisza, można sobie wojnę przeczekać. Ci ludzie, pełni nadziei, oddawali to, co mieli. Czyli złoto, brylanty, dolary płacili. To była operacja urządzona wspólnie przez służby niemieckie i wywiad sowiecki, w którym brał udział między innymi człowiek o nazwisku Hrynkiewicz. On miał kryptonim w NKWD, że to był człowiek z Białegostoku, ich wcześniej zwerbowany, prawdopodobnie przed wojną, agent. I on tych Żydów wystawiał. Sam pochodzenia żydowskiego wyciągał przez znajomości tych ludzi z getta. Oni płacili. Później byli kierowani do Hotelu Polskiego na Długiej. Tam jest nawet dzisiaj stosowna tablica. Ludzie przechodzą, czytają, nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Jakaś operacja, jakiś Hotel Polski, coś tam było, gwiazda żydowska. Przechodzą, wzruszają ramionami, nie wiedząc, nie mając pojęcia. Oni tam byli zakwaterowani. Pierwsza czy dwie pierwsze partie pojechały rzeczywiście transportami do Vittel, do południowej Francji. Przysłali kartki stamtąd, że jest fajnie, jemy winogrona, opalamy się w słońcu, jest cudownie, jest spokój, cisza. Więc następni z tymi milionami szli na ochotnika, nie wiedząc, że idą na śmierć. I teraz ten człowiek później po wojnie mieszka w Polsce Ludowej w stopniu pułkownika Ludowego Komunistycznego Wojska Polskiego, sowiecki agent, który nawet nie został przesłuchany. Bo jak później się pytałem tych panów prokuratorów, młodych, mówię, bardzo sprawnych, oni chętni byli do tego, no wiesz, bo my tak naprawdę to no, nie możemy tego zrobić. A jak to nie możecie? Macie gotową sprawę. Macie tragedię ludzi,
którzy zostali wymordowani, trafili do Auschwitz. I co, nic z tym nie można zrobić? No, nie będziemy tego robić. Takich spraw było oczywiście dużo więcej. Tu daję tylko jeden przykład. Skoro nic nie potrafiliśmy rozliczyć, ci wszyscy ludzie zostali, nie byli pozbawieni ani apanaży, bo jednak emerytury tych ludzi to były wielokrotnie większe niż całej reszty populacji, czyli społeczeństwa. Nie zostali pozbawieni stopni wojskowych, pułkowników, generałów. Nie mówię już po śmierci, bo są takie różne głosy, próby, o to teraz trzeba zdekomunizować Jaruzelskiego, to pozbawimy stopnia generała. Nie, trupów się nie pozbawia, bo to nic nie da. On nawet o tym nie będzie wiedział. Można jednak nakazać, żeby we wszystkich publikacjach, przynajmniej urzędowych, pisać zawsze i bardzo wyraźnie generał Ludowego Wojska Polskiego, a nie Wojska Polskiego, żeby to było wyraźnie oddzielone. I to byłaby jakaś dekomunizacja. Nawet tego nie zrobiono. Skoro zbrodniarzom, przestępcom z tego okresu po 1944 roku nie zrobiono nic, skoro kolaborantom komunistycznym wobec władz niemieckich, wobec gestapo i innych służb nie zrobiono nic, nawet awansowali, przecież za sprawą tak zwanej poznańskiej, to był atak na lokal delegatury rządu na kraj w lutym 1944 roku, gdzie zamordowano 7 funkcjonariuszy delegatury rządu na kraj, Polskiego Państwa Podziemnego, bo tam był archiwum. I tenże sam Bogusław Hrynkiewicz, o którym wspomniałem, był organizatorem akcji ze strony komunistycznej. On miał poparcie Mariana Spychalskiego, który później został marszałkiem Ludowego Wojska Polskiego. W tym brał udział jeszcze inny człowiek, który też po wojnie zrobił karierę w informacji wojskowej. Doszedł do stopnia pułkownika, nazywał się chyba Romanowski, wiele innych osób, nie zostali rozliczeni. Czyli zabici ludzie z Polskiego Państwa Podziemnego, przejęte archiwum. A co było celem delegatury? Między innymi zbieranie informacji. To była instytucja Polskiego Państwa. Zbierano informacje o zbrodniach niemieckich popełnianych na Polakach, co było oczywiste, ale zbierano także informacje o zbrodniach i tych wydarzeniach, w których brali udział komuniści. Na przykład wydawanie drukarni konspiracyjnych do gestapo. To było inwigilowane, sprawdzane, opisywane. Po wojnie miało być za to wszystko rozliczenie. Tą część antykomunistyczną zabrali komuniści. Pojechał z tym Marian Spychalski do Moskwy. Tam wszystko to oddał. Natomiast część antyniemiecką zabrał organizator tej operacji. To człowiek, który stał nominalnie na czele. Między innymi twórca zbrodni w Jedwabnem, Wolfgang Birkner z warszawskiego gestapo. To był dowódca jednej z tych grup, które mordowały Żydów na Białostoczyźnie. Oczywiście nie tylko Żydów, ale dzisiaj się mówi tylko o Żydach, więc na razie na chwilę przy tym zostańmy. Ci ludzie nie zostali rozliczeni. Im się nic nie stało. Spychalski, jak się w Moskwie później zjawił, on był rezydentem sowieckiego wywiadu jeszcze od okresu przedwojennego. W Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Ludowej, Armii Ludowej był nominalnym szefem wywiadu, ale to był wywiad, który był sterowany i całkowicie podległy strukturom sowieckim, strukturom NKWD i NKGB. Ja myślałem, że tak, przedwojenny inteligent, co było rzadkie w komunie, on ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej, więc prawdopodobnie przeszedł przez podchorążówkę, być może był podporucznikiem rezerwy w 1939 roku. Czytam jego wspomnienia, które leżą w jednym z polskich archiwów, w ogóle nieruszane przez historyków, nieczytane. I on tam opisał to wyraźnie. W wojsku nie służyłem, stopnia wojskowego nie miałem, a jak się zjawiłem w Moskwie, to mnie towarzysze wezwali i powiedzieli, to będziecie teraz majorem. Nie służąc wojsku. Został majorem, w ciągu roku był generałem i następnie marszałkiem Ludowego Wojska Polskiego. W jakim my kraju żyjemy? Co polska młodzież o tym wie? Nie ta młodzież, średnie pokolenie. Już nie mówię takie jak moje, które jeszcze wyrosło w tej tradycji, że był jakiś duch niepodległościowy, że byli ludzie, którzy pamiętali okres przedwojenny, wojenny, którzy coś znaczyli. A ten rocznik następny, czy to pokolenie następne, dzisiejszych 40-kilkulatków, co oni o tym wiedzą? Po pierwsze, bardzo niewiele, a po drugie, prawidłowa reakcja z ich strony jest taka. A co ciebie to obchodzi? A po co o tym wiedzieć? A po co ty o tym mówisz? I w tym momencie ręce, i nie tylko ręce, opadają, bo rzeczywiście, po co mówić coś, co nie jest odbierane, co nie będzie słuchane i nie będzie wykorzystane? Czyli wszystko jest do zaakceptowania. Że to było dawno. Co się czepiasz Jacka Kuronia? No przecież on tą zupę na przykład tym biednym rozdawał. Wiesz, jak ci biedni by wyglądali, gdyby tej zupy nie było? Oni byli bezrobotni. Ale to Kuroń dawał, czy to my dawaliśmy? On rozdawał naszą zupę. Mieszał tą łyżką, założył sobie ten czepek kucharski, założył fartuch. Wszyscy myśleli, dobry człowiek, no stanął na ulicy, miesza w tym kociołku i nalewa tym biedakom
do miski zupę, jak w Auschwitz. I wszyscy karnie w kolejce stoją, jeszcze go chwalą, bo dobry pan, on codziennie daje zupę. Można wykreować z kreatury bohatera? Można. Dwukrotny funkcjonariusz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nie szeregowy członek. Człowiek, który biegał po Żoliborzu z pistoletem w ręku i straszył ludzi. On się tym chwalił w swoich publikacjach. Tylko kto to czyta? To była grafomania. Jak się przeczyta kawałek jego tych kilku publikacji, bo on kilka książek wydał, znaczy nie wiem nawet, czy sam to pisał, wszystko jedno. Ale to był grafoman. Ale on jest kimś wielkim. On jest akceptowany i on leży w honorowym miejscu na warszawskich Powązkach, na Powązkach wojskowych. Obok bohaterów leżą bandyci. Leszek Kołakowski, funkcjonariusz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który wyrzucał z zajęć Władysława Tatarkiewicza, jedną z najwybitniejszych postaci umysłowych XX wieku w Polsce. I tacy jak on wchodzili w ich miejsce. I tu znowu tak to brzmi trochę anegdotycznie, ale to jest straszne. Kołakowski po emigracji w 1968 roku, później gdy wrócił po roku 1989, był proszony o kolegów, no widzicie, rozumicie, wy profesorzy, taki jesteście wielki człowiek, taki umny, to może byście swój doktorat wydali drukiem. On pisał doktorat o filozofii Barucha Spinozy, takiego Żyda, 17 chyba tam wiecznego, który mieszkał w Holandii. I on stworzył coś w rodzaju takiego systemu, jest to nazywane filozofią. Większość filozofów to machnęłaby na to ręką, wzruszyła ramionami, by się uśmiechnęła. Ale powiedzmy, że to było warte uwagi, warte analizy, opisania. I Kołakowski to zrobił. Koledzy go namawiali, on się opierał, ale w końcu sam to opisał w Gazecie Wyborczej, że uległ. Dobrze, to ja to w takim razie przygotuję do druku. I później się przyznał. Wielokrotnie to poprawiałem, wielokrotnie redagowałem, nie nadaje się do wydania. Znaczy, że nie powinien mieć doktoratu, bo doktorat może być przestarzały, ale nie może być całkowicie sprzeczny z tym, co rozumiemy pod pojęciem nauki. A to właśnie było. I Kołakowski jeździł na tak zwane bandy w grupach operacyjnych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Znowu, z rewolwerem w dłoni. I on mówi, o, oni do nas strzelali, to bandy byli, o! Ci ludzie strzelali, dlaczego? W swojej obronie, bo oni byli u siebie. To nie oni atakowali, oni byli atakowani. Bronili siebie, swoich rodzin, swoich sąsiadów. I teraz ci, którzy ich mordowali, którzy jeździli ich tam tłamsić, wbijać, wdeptywać w ziemię, są w Polsce bohaterami. A ci, którzy się bronili, tak jak żołnierze wyklęci, to pojęcie już stało się dosyć powszechne, więc nie musimy tu wyjaśniać, są nadal bandytami. Dlaczego? Bo taka jest sytuacja. Wychowali tak młodzież, że jak się mówi o żołnierzach wyklętych, to sprowadza się wszystko do jednego poziomu. Prostackiego, ordynarnego, obrzydliwego, że ogień to mordował Żydów, łupaszka to mordował Litwinów, a bury to mordował Białorusinów. I to jest cała wiedza o żołnierzach wyklętych, bo oni nie analizują całości. Nie posługują się całym aparatem naukowym, nie podają całej wiedzy. Wybierają punktowo trzy rzeczy, walą na odlew w sposób nieprawdziwy, ale głośny, wyraźny, wielokrotny. I bardzo wielu normalnych, młodych ludzi, no wie pan, ale no, bo pan tu tak o nich mówi, ale ten Łupaszka, to on tych Litwinów, tak, no to jak tak można, on tak nie powinien robić. Ja wie co, powinien wyjść na tak zwane ubite pole i szable drewniane w ręku i tak sobie tak patyczkować się z nimi, tak? To byłoby wtedy etyczne, nie byłoby krwi, a znasz kontekst, wiesz jak to było, dlaczego była to jedna właściwie akcja pacyfikacyjna na Litwinów. Oni mordowali ludzi tam setkami i tysiącami. W jednym powiecie nowoświęciańskim przez pierwsze miesiące okupacji litewskiej na tym terenie, nie niemieckiej, litewskiej, bo Niemcy dali im wolną rękę, oddali im kawał polskiego państwa w zarząd. Była oczywiście okupacja niemiecka nad tym wszystkim, ale Litwini mieli własne gestapo, własną policję, własne wojsko, własną administrację, własne sądownictwo, czyli wszystkie pozory normalnego państwa. I co robili? Czyścili teren z Polaków, mordowali Polaków. Na terenie tego jednego powiatu, który wymieniłem, w ciągu kilku pierwszych miesięcy. To są raporty delegatury rządu. Ponad 2000 polskich ofiar. I to jest 41 i początek 42 roku. Czyli bardzo wcześnie, do końca okupacji litewskiej na tym terenie, zginęło co najmniej 20 tysięcy Polaków. Ale nie zginęło, wymordowanych zostało. I teraz ten jeden rajd Łupaszki na rozkaz Komendy Okręgu Wileńskiego. To nie była jakaś przypadkowa akcja, samowola Łupaszki, że on to zrobił. I tam jest kilkadziesiąt ofiar litewskich, bo jest, rzeczywiście. Są także kobiety i dzieci. I teraz połóżmy to na szali i zobaczmy.
Dlaczego takie pacyfikacje były ze strony polskiej? Bardzo rzadkie, bardzo mało, ale przede wszystkim jaka była skuteczność? Po tych akcjach Litwini zaprzestali mordowania Polaków. Tylko ta akcja była dopiero pod koniec okupacji na tym terenie, gdy Niemcy już przechodzili, front wschodni przechodził dalej na zachód. Gdyby to się odbyło wcześniej, w 1941-1942 roku, to być może tych zbrodni litewskich na Polakach byłoby mniej. I nie byłoby tego odium na upaszce, że on strzelał do Litwinów. A do kogo miał strzelać? Do czego jest żołnierz powołany? Obrońca ojczyzny, człowiek, który jest zawodowym polskim oficerem, bohater odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, uczestnik bardzo wielu akcji antyniemieckich. Naprawdę to jest wzorcowa postać dla nas. Ma być teraz dyskryminowany, bo zginęli jacyś Litwini. Ale Litwini, co robili przedtem i w trakcie z Polakami, o tym nie ma mowy. Dlaczego? Bo ci ludzie po prostu o tym nie wiedzą. Nie mają pojęcia. No to gdzie jest szkoła? Od czego są podręczniki? A programy edukacyjne? Jak ta telewizja Kurskiego przez te 8 lat funkcjonuje? Bo on odszedł, ale ta telewizja została. Co się działo? Co to miało nie być? A co tak naprawdę było? Marla Rodowicz, musiał być Zenek, musiało być Usia Siusia Cepeliada na wszystkie możliwe strony, dlatego że lud jest ciemny i głupi, trzeba mu dać rozrywkę. Jaką? I demoralizacja najgłupszą potworna. Najgłupszą z możliwych rozrywek, czyli właśnie Cepeliadę, nic więcej. Ile było programów edukacyjnych? Jeśli były, to były w nocy. I to były nudne. Siadały 3 czy 4 gadające głowy, marszczyli czoło i niby coś opowiadali. Po 3-4 minutach sam nie byłem w stanie tego słuchać. Mówili nieciekawie, nie mieli wiedzy i to było niekonkretne. A gdyby robić takie programy systematycznie, w normalnych godzinach oglądalności, na przyzwoitym poziomie, czyli z wiedzą, z faktografią, z dokumentacją i pokazywać, to nie było tak, że my byliśmy wrogami dla wszystkich, tylko wszyscy byli wrogami dla nas. Litwini chcieli w 1941 roku, pod koniec, gdy oczyścili już getto z Żydów w Wilnie, zaproponowali Niemcom, żeby ten teren wykorzystać. Stworzyć getto dla Polaków. To jest chore, nie do pojęcia. Jak ja to o tym ludziom mówię, to przecież ty bzdury opowiadasz. Jakie getto? Przecież Litwini nie mieli takich możliwości. Mieli. Poszli do komisarza Hingsta, to był landskomisarz niemiecki miasta Wilna, i zaproponowali. Tu Żydów już wykończyliśmy, bo to głównie oni robili. Niemcy tam mieli to ogólny nadzór, była czapka nad nimi, ale to zrobili Litwini. I żal, żeby się to miejsce zmarnowało. No to co proponujecie? No my tam zamkniemy Polaków. No jak to zamkniecie Polaków? No tak mamy wszystko przygotowane. Biała, okrągła łopata na ramię, jako oznaczenie zamiast gwiazdy Dawida. Takie same racje żywnościowe, a wszystkie służby porządkowe bierzemy na siebie. Wy Niemcy nie musicie nic robić. I Hingst się wściekł. Mówi, no co wy, nienormalni jesteście, my tego nie możemy zrobić. A dlaczego? Bo Polacy to nie Żydzi. I Polacy są nie tylko w Wilnie. Tu zamkniemy Polaków, będziecie sobie ich mordować, ale Polacy są w Warszawie, są w Łodzi, są w Krakowie, są we Lwowie, są w Lublinie, są w Kielcach. Przecież Polacy się od razu zbuntują. My ten bunt stłumimy, ale to będzie trwało rok albo dwa i ile my sił na to poświęcimy. To w tej chwili jest to niemożliwe. I tylko to nas uratowało. I teraz mówienie, że Polacy byli antylitewscy podczas okupacji, zestawiając to z wiedzą konkretną, jak było naprawdę, to jest szok poznawczy dla tych ludzi. I część z nich dalej w to po prostu nie wierzy, że to było możliwe. To samo jest z Białorusinami. Bury mordował Białorusinów, bo byli prawosławni. Absurd? I co z tego? W zgrupowaniu kapitana Burego byli Białorusini prawosławni. Oni naprowadzili na te wsie, pokazywali, gdzie są komunistyczne wtyki. Współpracownicy władzy sowieckiej do 1941 roku. To nie były takie pacyfikacje na ślepo. One były określone. I tam doszło też do wydarzeń, które wymknęły się spod kontroli. To jest prawda. Za to oczywiście odpowiada Bury, którego na miejscu nie było. To nie on to robił. Ale no, oficjalnie jest on za to wszystko odpowiedzialny. Sprawa zbadana, opisana. Z jednej strony prokuratura, która jest, można powiedzieć, jeszcze reżimowa z tamtego ustroju, chciała wykazać, że to było, nosiło znamiona ludobójstwa. Jeśli tak, no to powinno być wskazanie, kto tym ludobójcą był. Nie, sprawa została umorzona. Ale wszyscy żyją tym, że prokurator IPN-u tak napisał, że to nosiło znamiona ludobójstwa. A z drugiej strony mamy fantastyczną książkę, monografię oddziału zgrupowania Burego i także tej postaci, młodego historyka Michała Ostapiuka, którą polecam. Wystarczy to po prostu przeczytać i starać się zrozumieć cały kontekst sytuacyjny, jak to w tym terenie wyglądało. I to zmienia postać rzeczy. To nie były zbrodnie popełnione przez Polaków na Białorusinach prawosławnych, bo to nie były tego typu zbrodnie, jak to jest rozumiane. To była kara w tamtym terenie na tych, którzy byli przeciwko Polsce. Kryterium wtedy
było jedno i oczywiste. Jesteś za polską niepodległością albo przeciwko polskiej niepodległości. Albo nie to, że nie musisz współdziałać, ale nie przeszkadzasz polskim organizacjom konspiracyjnym, albo jesteś przeciwko nim. Czyli donosisz, wydajesz, ci ludzie idą na śmierć przez ciebie. W związku z tym będą ofiary. A kto dzisiaj pamięta obóz koncentracyjny w Kołdyczewie? Obóz białoruski. Jedyny tego typu na terenach okupowanej Polski. Białoruska obsada, białoruscy wykonawcy, 20 kilka tysięcy ludzi zamordowanych, w tym duża część to byli Polacy, trochę Żydów, trochę tam Rosjan, to tam różnych łapano, Cyganie. I oni nie byli ani mordowani strzałem w tył głowy, nie byli głodzeni tak, żeby tam po kilku tygodniach czy miesiącach zeszli z tego świata całkowicie wycieńczeni. Mordowani byli prawie natychmiast po aresztowaniu, zamknięciu. W jaki sposób? Drewnianą pałą. Nie można sobie wyobrazić takiej zbrodni, że chodzi taki strażnik białoruski, SS-man, bo to było wszystko w służbie niemieckiej, Sicherheitsdienst albo SS, i tą drewnianą pałą zabijali ludzi. Wkrótce, gdy tam wkroczyli Sowieci, były ekshumacje, ludzie szukali swoich bliskich, znajdowali. Nawet małe dzieci, wydobyte z łona matek, zabijane też tą pałą drewnianą. I te pały tam były. Często do tych dołów wrzucali, bo były już zużyte. Kto o tym wie? 20 parę tysięcy ofiar. I teraz z tej strony mamy Burego i Białorusinów, mamy Łupaszkę i mamy Litwinów i mamy Ognia, który rzekomo mordował Żydów. Ogień pomagał Żydom. I to jest też wyjaśnione, naukowo opracowane wszystko, ale nie. I ta propaganda robi swoje. Wtedy jeśli IPN, który jest rozumiany jako instytucja pisowska, bo tak wszyscy do tego to sprowadzili, a przecież to istniało znacznie wcześniej, ta instytucja ma już 24 lata, ale do tego zostało sprowadzone. Czyli trzeba rozwiązać, rozpędzić, bo oni sieją nienawiść i tu między narodami zasiali złość, której nie powinno być. Więc ci prominenci PO, czy koalicji i tak dalej, będą już rządzić tam nami zupełnie inaczej, albo stworzą własny IPN, który będzie wszystko to pokazywał w krzywym zwierciadle. To już było. Po 1944 roku mieliśmy historię opisaną przez zwycięzców, bo tak niestety było. I to była tragedia. Tylko wtedy jeszcze był opór. Wtedy ludzie jeszcze rozumieli, że coś jest z tym wszystkim nie tak. Natomiast dzisiaj większość odbiorców nie wie, że to jest nie tak. Skoro to jest, skoro się o tym mówi publicznie, skoro mówią politycy, skoro mówią tak zwani intelektualiści, spożali się Boże dorobkiem pseudonaukowym, to znaczy, że tak było i tego nie można kwestionować. I do tego to sprowadzono. Czyli sytuacja Polski jest w każdym wymiarze tragiczna. Władza, która chce przejąć to wszystko, zapowiada wprost, że będą czyścić do zera. Będą wycinać wszystko jak chwasty. I bardzo często to nazewnictwo, w końcu hitlerowskie, nazistowskie, niemieckie, jak to nazwiemy, ono pada w tej chwili. Ta druga strona z tym się nie kryje. Nawet Sowieci tacy nie byli. Oni uważali, że część można wykorzystać, część można przeciągnąć na swoją stronę, trzeba obłaskawić, bo rządzić trzeba długofalowo, to nie jest na dzisiaj, na jutro. Natomiast ci są napaleni na władzę natychmiast, czyli co? Wyciąć do zera i na tym surowym podłożu, gdzie już nic nie będzie, wtedy my ustanowimy swoje rządy. Nad kim? Już może nie będzie nad kim. Dotąd właśnie, w tym kierunku zmierza Polska. A czy Polacy tego nie chcą? Myślałem kiedyś, że nie chcą, że nie będą chcieli, ale chcą. Przez co? Przez bierność. To jest grzech zaniechania. Skoro olbrzymia większość ludzi powinna być normalna, skoro olbrzymia większość ludzi deklaruje się, że są katolikami, skoro olbrzymia większość ludzi deklaruje, że są w tradycyjnej rodzinie, to jak można akceptować znikomą mniejszość, która robi z nimi co chce, wodzi ich za nos? Jak można akceptować coś takiego, że w Polsce na przedtem posła, teraz na europosła, wybierany jest jakiś Robert Biedroń, czyli matkobijca, bratobijca, i on dostaje komisję, której szefuje, do spraw praw kobiet. To jest akceptowane, to jest normalne. I teraz w tych rozmowach koalicyjnych on bierze udział jako przedstawiciel tej strony opozycyjnej. Czyli co? Będzie bicie proponowane wobec kobiet? O nie, to było kiedyś, to już dawno, on teraz już nie bije, no teraz już nie. Czy za to, co było kiedyś, się nie rozliczamy? I nawet nie chodzi o karanie jakieś tam fizyczne, że wyroki czy coś, bo jakiś proces był, akta oczywiście zginęły. W takim przypadku to jest zupełnie naturalne, że to wszystko znika. Natomiast jest ten osąd moralny, że pewnych ludzi akceptować nie możemy. W żadnym wypadku i nieważne, czy minęło 5 lat, czy 20 lat od takich zaszłości, idźcie sobie precz, bądźcie schowani, nie bądźcie na pierwszej linii, a oni są. A dlaczego tak jest?
bo druga strona jest niewiele odbiega od tego pierwowzoru, który zwalczają. Jak to jest możliwe, że najwyższy przedstawiciel władzy komunistycznej, towarzysz Leszek Miller, jest w Europarlamencie, przedtem był i premierem, i ministrem, i różne funkcje pełnił, to było całkowicie akceptowane. Ale z drugiej strony mamy na przykład komentatora politycznego ze strony PiS-u, towarzysza Marka Króla, który był sekretarzem KC, czyli jeden szczebel niżej od Millera. Tylko nie ma innych gadających głów, nie ma innych ludzi, którzy mieliby coś do powiedzenia. I później jak się wytyka Koalicji Obywatelskiej, no wy tu macie takich Millerów i innych, to wy ich wybraliście, to oni mówią, ale wy macie takich i takich i mają rację. Czyli co, dwie strony tego samego medalu. To jest nierozerwalny medal, właściwie to zły szelong, można powiedzieć, ma dwie strony. Nie można pokazać jednej, nie wiedząc o tym, że jest druga strona. Ona inaczej wygląda, ale to jest cały czas ten zły szelong. My jesteśmy w okowach tego, co się z nami stało po 1944 roku. Wybite elity lub wdeptane w ziemię, pozbawione możliwości rozwoju. W ich miejsce przyszły nowe pseudoelity, które elitami nie są, ale tak są nazywane. I ta sytuacja się nie zmieni. Dlaczego? Bo oni weszli na wyższe uczelnie. Przez oświatę i na wyższe uczelnie. Na wyższych uczelniach jaką mamy sytuację? Dramatyczną. Jeśli polskie wyższe uczelnie spadają w rankingach światowych na łeb, na szyję, to czego to dowodzi? Że poziom nauczania jest bardzo niski. To zamiast 500 szkół wyższych, nie wiem ile tam, 300 jest czy coś, może powinno być 5, ale niech kształcą normalną młodzież i uczą normalnych rzeczy. Na świecie, w wielu miejscach odchodzi się już od tego, co u nas dopiero się wprowadza. Do tego całego zła, które ma otworem wziąć całe polskie społeczeństwo za pysk, za przeproszeniem. Wulgarnie mówiąc, ale brutalnie tak będzie. Wejdą pontony do szkół, do przedszkoli, do wszystkich instytucji oświatowych i będzie tak jak na Zachodzie, że ojciec, matka nie mieli prawa uczestniczyć w takich zajęciach. I te głośne przypadki, tak się to zaczęło lata temu na Zachodzie, w Kanadzie, ja mam dużo znajomych, więc dla mnie to nie jest coś nowego, jak się o tym ludzie dowiadują, to mówią, że nie wierzą. Ale to tak wyglądało. Przychodził taki ponton na zajęcia i rodzice musieli wyjść. I on ich uczył, nie będę tu szczegółowo opowiadał czego, ale to były małe, maleńkie dzieci. Często takie początkujące szkolne, czy piąta czy szósta klasa szkoły podstawowej. I teraz ojciec się wściekł. Jak się dowiedział, dziecko przyszło do szkoły, a co tam dzisiaj w szkole było? A, był taki pan, on taki siusiaka pokazywał, tam bawił się z nami w takie różne rzeczy. Ojciec się wściekł, poszedł do szkoły, że on nie pozwala na to, żeby jego dziecko uczestniczyło. Co się stało? Za mowę nienawiści i za opór przeciwko edukacji społecznej, a to szkoła przecież państwowa, został skazany. Bo tego robić nie wolno. Nie wolno się przeciwstawić. To jeśli olbrzymia większość jest milcząca, nie chce się temu przeciwstawić, to jest sama sobie winna. My nie możemy narzekać, że nam ktoś coś daje, coś tam narzuca, coś tam każe. Co to znaczy, że jeśli jest tak zwany marsz miliona, który jest oczywiście pozorowany, bo to było tam 100 tysięcy, 150 tysięcy, ale nawet gdyby to był milion, gdyby milion wyszedł na ulicę i robili to, co robili, to my nie jesteśmy w stanie wyprowadzić na ulicę 5 milionów normalnych ludzi w Polsce? Przecież oni są, ale jacy są bierni. A, mnie to nie dotyczy. A, daj mi spokój. A co mnie to obchodzi? A, będę miał problemy później. Tamci się nie boją. Tamci to robią. Zwożą ich autokarami, dają im wyżywienie, dają im wodę. Być może tam jeszcze, tak jak w poprzednich marszach było, wziatki wszelkiego rodzaju. Przecież to nagrania były kompromitujące. Przychodził taki Meneli. Panie, ja tu ja po pieniędzy. Cicho, tam później. Ale 100 zł żeś te obiecali. Masz te 100 zł i idź. To było nagrywane i to widzieliśmy. Tak się organizuje propagandę. A druga strona nie jest w stanie się zorganizować. Czyli jeśli katolicy się nie bronią, to przestaną być katolikami. Dlaczego? Będą mieli zakaz. Jaki zakaz? Ksiądz bez sutanny, msza bez sakramentów, bez kazania, bez moralności jako takiej nauczanej, bo to przecież jest wroga propaganda. Co to znaczy mówić, że w Biblii jest napisane, że tego robić nie wolno? Ale my to chcemy robić i będziemy to robili. Jaki kościół nam, czy jaka konfesja nam tego zakaże? Oni są brutalni, wulgarni, tupią, krzyczą, gryzą i wygrywają. A reszta to tak właśnie jak na Zachodzie było. To tam gdzieś pochowani po kątach i teraz się dopiero dziwią, do czego, jakiego stanu się doprowadzili. Tylko u nich to trwało kilkadziesiąt lat. A u nas w ciągu paru lat to będzie od razu jaskrawo widoczne. I zapłacimy za to potworną cenę.
bo to będzie degradacja nie taka stopniowa zjazd po równi pochyłej, tylko to będzie skok w przepaść. Będziemy tam zepchnięci i już nie będzie z tego wyjścia. Może się obudzimy właśnie dlatego, że będzie to tak gwałtownie postępować. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.